Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat tymczasowych głodówek. Co to jest tymczasowa głodówka? Otóż nie zrażajcie się i nie bądźcie wystraszeni. Tymczasowa głodówka nazywa się słowem głodówka, ale jest to, powiedziałabym, bardzo naturalna rzecz. Mianowicie, jeżeli idziecie spać, śpicie, ja muszę spać 9 godzin. Załóżmy, że wy też. Śpicie 9 godzin, czyli przez 9 godzin nie jecie żadnego posiłku, nie wkładacie żadnego pokarmu do żołądka. I teraz, czy w ciągu doby, w ciągu dnia, zdarza się Wam tak długa przerwa? Myślę, że nie. Jeżeli jecie śniadanie, to około 3-4, maks 5 godzin spożywacie kolejny posiłek, czasami nawet za 3. I nigdy 9 godzin nie macie takiej dużej przerwy, jeżeli chodzi o brak spożywania pokarmów. I teraz, co to są właśnie te tymczasowe głodówki? Te tymczasowe głodówki to jest nic innego jak przerwa w dostarczaniu pokarmu organizmowi. I mówię o tym dzisiaj, dlatego że ja właśnie takie tak zwane głodówki tymczasowe stosuję. Mianowicie, kiedyś Wam powiedziałam, że ja nie jem śniadań. Znaczy, czasami się zdarza. Jest tak, że wiecie, nigdy nie mów nigdy. Zdarza się tak, że czasami wstaję na przykład bardzo wcześnie i na przykład czasami zdarza się na przykład o 5, czas mi się zdarzyło o 4, a kiedyś o 3 słuchałam śpiewu ptaszków. O, a propos ptaszków. Nie wiem, co to jest. Dlaczego ptaszki śpiewają, ćwierkają, no po prostu niesamowicie, a zwłaszcza jeden, właśnie o 3 rano. Później one milkną. Czy one wstają o 3? A później zasypiają albo odlatują? Nie wiem. Największe takie śpiew ptaków jest właśnie o godzinie 3 nad ranem. To taka mała dygresja. A teraz słuchajcie, a propos tych głodówek. I mówię o nich dlatego, że ja, no nie powiem, że nieświadomie, bo świadomie, ale tak jakoś naturalnie właśnie stosuję takie głodówki, które podobno są bardzo wskazane i są bardzo potrzebne organizmowi, bo wtedy wszystko się właśnie regeneruje, wszystko dochodzi do normy. I ja zauważyłam, że jeżeli chodzi o przemianę materii, to właśnie po takich głodówkach tymczasowych, a zwłaszcza nocnych, to znaczy, ja Wam kiedyś powiedziałam, że ostatni posiłek należałoby spożywać o godzinie 17. Trudna sprawa, ale jeżeli od godziny 17 nie będziecie nic jeść, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, to już jest 6 godzin, potem sen 9 godzin, to mamy kilkanaście godzin. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o utrzymanie, właśnie panie, które chcą mieć płaski brzuszek, nie chcą mieć sadełka, to właśnie takie głodówki tymczasowe, tak zwane nocne, są bardzo wskazane. Ja wstaję dość wcześnie i pierwszy posiłek, nawet nie wiem, czy to nazwać śniadaniem, to jest taki lunch już prawie, że
Jem o godzinie najwcześniej 12, 13 i potem właśnie o 17. I jeżeli uda mnie się tak właśnie spożywać posiłki, to muszę Wam powiedzieć, że czuję się rewelacyjnie. Rewelacyjnie się czuję. A Wy, Panie, zauważycie, że nie będziecie mieć żadnych wzdęć, żadnych dużych brzuszków, tylko płaski brzuszek jak kartka papieru. I jeżeli właśnie chcecie, miłe Panie, zachować ładną figurkę, to takie głodówki czasowe są bardzo, bardzo wskazane. I najłatwiej według mnie jest zastosować taką głodówkę w momencie, po południu, czyli bardzo wcześnie jeść kolację i potem już nic nie spożywać do samego rana. I wtedy macie taką samoistną głodówkę, która dzieje się sama, bo jak śpicie, to nawet nie jesteście głodni i nie potrzebujecie tego pożywienia. Dużo osób nie może wyjść z domu bez śniadania. No to wtedy śniadanko proszę zjeść. Ale bardzo, bardzo właśnie, wskazane są takie głodóweczki popołudniowe. I w moim przypadku wygląda to tak. Tak jak powiedziałam, wstaję o różnych porach. O 5, o 6, a czasami o 7. A raz mi się zdarzyło o 8. I do godziny 12-13, zależy o której wstanę, nie spożywam posiłków. I powiem Wam, że w momencie, kiedy jest ta godzina 13, ja jestem już tak głodna, że jem ten lunch czy ten obiadek z wielkim, wielkim apetytem. I dobrze jest, ja lubię po obiedzie też właśnie zjeść sobie jakiś deser. I czasami jem owoce, co podobno jest niewskazane. Ale ja lubię. Jeżeli uda mnie się właśnie, najlepiej jest zjeść obiad dwudaniowy i ten deser w jakiejkolwiek postaci, czy to są owoce, czy jakieś ciasto własnej roboty, dobrze jest zjeść go dopiero za minimum 2-3 godziny. I takie właśnie głodówki czasowe oczyszczają w pewien sposób organizm, pozwalają naszym wnętrznościom dobrze pracować i dać odpoczynek. Odpoczynek, bo jeżeli są takie diety, czy które opierają się na takim częstym jedzeniu, czyli powiedzmy co 3 godziny. I ja nie czuję się dobrze w takich zastosowaniu takiej diety, dlatego że ja zanim mój żołądek to przetrawi, to ja już wrzucam do niego coś nowego. I są różne organizmy, są osoby, które trawią bardzo szybko. Wtedy siłą rzeczy muszą jakby te posiłki spożywać częściej. Natomiast ja właśnie, wydaje mi się, że ja już poznałam swój organizm, że ja trawię bardzo wolno. I dlatego w moim przypadku takie długie odstępy czasowe między posiłkami, czyli tak zwane głodówki czasowe, w moim przypadku są bardzo, bardzo wskazane. Ja czuję się rewelacyjnie, jeżeli przez właśnie dłuższy okres czasu, czyli niech ja policzę przykład na 6. Tak, 6 godzin to jest u mnie minimum. 6 godzin. Ja się wtedy, słuchajcie, czuję naprawdę
bardzo, bardzo dobrze. Odpoczywa żołądek, odpoczywają jelita, odpoczywa trzustka, odpoczywają wszystkie nasze wewnętrzne narządy. I my, wiecie, no człowiek musi jeść, ale takie przerwy w jedzeniu pozwalają na regenerację naszych wszystkich narządów wewnętrznych. I jeżeli chcecie, spróbujcie. Spróbujcie przez 2 dni, tylko przez 2 dni. Zobaczycie, jak się będziecie fantastycznie czuć. Ja stosuję właśnie takie głodówki czasowe i czuję się rewelacyjnie. Czasami zdarza mi się, że na przykład też jest to wymuszone siłą rzeczy. Jeżeli na przykład idę do szpitala rano i muszę być na czczo i tam mi zejdzie dużo czasu, to ja również dopiero pierwszy posiłek jem na przykład o godzinie 16. I powiem Wam, że trzeba tylko się pilnować, żeby, jeżeli minie bardzo dużo czasu, to trzeba się pilnować, żeby jak już tak się rzucicie na to jedzenie, żeby nie zjeść za dużo, czyli nie objeść się tak, wiecie, ponad miarę, bo jesteście wygłodzeni, więc wtedy no, organizm wyrzucał, wrzucał, wrzucał i nie ma końca. Trzeba to z logiką zrobić i nawet jeżeli żeście długo, mieli długą przerwę godzinową, nawet 6, albo nawet jeżeli ja idę na przykład, no wstaję o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, to jest 10 godzin. Jest to bardzo długa przerwa, ale powiem Wam, że mój organizm świetnie się w ten sposób regeneruje i ja czuję się rewelacyjnie, tylko trzeba uważać, żeby w momencie, kiedy już dopadniecie do tego posiłku, nie zjeść po prostu więcej niż normalnie. Czyli nie jedliście nawet 10 godzin, jecie pierwsze danie, drugie danie, dosyta i załóżmy deser i przerwa. I potem, jeżeli to była godzina 16, to jest 17, 18, 19, 3 godziny mijają, załóżmy, można zjeść owoce, żeby też nie przedłużyć drugiego posiłku do takiej godziny, żeby potem nie iść spać z pełnym żołądkiem. Jedna właściwie zasada to jest taka, żeby nie kłaść się spać z pełnym żołądkiem. Taka jest moja zasada. Raz mi się to zdarza, a czasami mnie się to nie zdarza. Czasami jest tak, że objem się jak świnka i potem jak śpię, to normalnie nie mogę zasnąć i czuję się tragicznie. A czuję się właśnie fantastycznie, jak uda mnie się zastosować taką dłuższą przerwę w posiłkach i jeżeli już spożywam, no nie jem nadmiernie. Dużo ludzi robi też takie głodówki czasowe, na przykład całodniowe, które też są bardzo wskazane i są bardzo, bardzo zdrowe. Są bardzo zdrowe. Więc jeżeli macie ochotę zastosować taką głodówkę czasową, to spróbujcie. Zobaczcie, jak będziecie się czuli. Jeżeli chodzi o jakieś długotrwałe głodówki, to ja raczej bym się nie odważyła, dlatego że to już trzeba robić pod kontrolą. To już trzeba robić pod kontrolą, bo później trzeba też odpowiednio specyficzne pokarmy i w odpowiednich ilościach jeść, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ale takie czasowe głodówki właśnie ja bym proponowała, jeżeli ktoś chce zacząć, to niech zacznie od wieczornych, czyli rano, jeżeli musicie jeść śniadanko, zjedźcie dosyta, potem przerwa czasowa, ale nic nie wkładacie do ust, ani
żadnego żelka, ani żadnej wisienki, nic, kompletnie nic. I dopiero kolejny posiłek, po śniadaniu powiedzmy obiad, a następnie wczesna bardzo kolacja i jeżeli udałoby nam się nawet jeść 3 posiłki, ale od godziny 17 nie jeść nic, to panie, które chcą zeszczupleć, stracić na wadze, gwarantuję wam, że waga pójdzie natychmiast w dół. Bo najbardziej się właśnie tyje, jak się objada na noc. Wiem, że jest to trudne, wiem, bo ja czasami też grzeszę. Ale potem można właśnie pójść po rozum do głowy i zastosować sobie taką głodóweczkę czasową. Ja tego tak nigdy nie kontrolowałam, że załóżmy miałam na myśli, że robię głodówkę i cały czas mam to w głowie, że nic nie mogę zjeść, nic nie mogę zjeść. Nie, po prostu słuchajcie, po prostu było to naturalne, że wstaję rano, robię te swoje gimnastyki różne, czasami sprzątam i po prostu zapominam. Znaczy nie chce mi się jeść, więc gdybym się chciało, to bym na pewno bym się od razu przypomniało, że jestem głodna, prawda? A jak mi się nie chce jeść, no to nie jem. I jem wtedy, kiedy właśnie jestem głodna. I tu chciałam wam powiedzieć, żebyście jedli wtedy, kiedy jesteście głodni. Tylko boję się tego powiedzieć, bo są osoby, które no, cały czas są głodne, więc wtedy no, by to nie miało racji bytu. Ja właśnie tak powiem wam, że jestem dość wytrzymała i tak nie czuję głodu właśnie i muszę naprawdę dużo godzin nie jeść, żeby z apetytem zjeść, załóżmy, ten obiadek. Jak ja kiedyś wam już wspominałam, jak byłam na wczasach i byłam na takich wczasach, gdzie wykupione miałam obiady, to powiem wam, że to była dla mnie wielka tragedia. Rano było śniadanie tak około godziny 8 i no, na śniadanie to była bardzo często właśnie w takich wazach zupa mleczna i co ja uwielbiam. I potem jeszcze właśnie jakiś chlebek, jakaś wędlinka, jakiś serek, jakieś dżemy, jakieś takie rzeczy, czy jajka. I po takim śniadaniu to ja głodniałam dopiero wieczorem, a obiad już było o godzinie 13. To ja znowu szłam jeść, a wcale nie byłam głodna. I tak dopychałam. Potem kolacja o godzinie 17-18. To Jezu, ja jeszcze nie wygłodniałam po tych wszystkich posiłkach. I to była dla mnie wielka tragedia. I właśnie w domku to ja powiem wam, że jem wtedy, kiedy jestem głodna. Jak byłam w szpitalu, powiem wam, że też mi odpowiadały te posiłki, dlatego że znaczy one były w ogóle takie, że nieraz to ja nie jadłam, bo po prostu były nie odpowiadały mi. Ale śniadanie było o godzinie 8. I zupę mleczną zawsze jadłam, bo ja lubię zupy mleczne. I to, co było po zupie mlecznej, nie zawsze mi odpowiadało. Czasami dali jakąś mielonkę, której no, po prostu nie tknę, albo taką dziwną kiełbaskę, albo serek topiony i takie no, z tymi wszystkimi tysiącami. Ale jak był pomidorek, był ogórek, to i potem już o godzinie 14 był obiad i powiem wam, że już byłam głodna. Zjadałam zupę zawsze i drugie danie też, bo szpitalne jest takie bardzo delikatne. Pamiętam, że mi tam smakowały bardzo ziemniaczki. Raz był jakiś taki kotlet, którym można było szybę wybić. Ja myślałam, że to jest mielony. Mówię, o, zjem sobie w domu, nie jem mięsa, zjem sobie mielonego. A to był kotlet rybny i był taki zakalcowaty, że no też nie sposób było go całego zjeść. I potem kolacja. Na kolacji zazwyczaj były takie rzeczy, które no trudno było zjeść, bo znowu była też ta wędlina i takie nieciekawe były dość. Ale
Powiem Wam, że ta przerwa czasowa jest i potem już o godzinie chyba od 17 już nic przecież nie spożywamy, więc już, słuchajcie, było, żołądeczek już był pusty, już pracował i on, jeżeli właśnie jemy ostatni posiłek o 17, to nasz żołądek jest w stanie, tak ja sobie to tłumaczę, jakby to powiedzieć, zrobić porządek we wszystkim i przetrawić nawet najmniejsze drobne pokarmy, które gdzieś tam może jeszcze zalegały. A jeżeli dostarczamy zbyt często posiłki, to ten nasz organizm nie ma możliwości ani czasu na takie przetrawienie nawet tych jakichś resztek czy zaległych tam, powiedzmy, tego pożywienia. I dlatego uważam, że takie głodówki właśnie czasowe, dzienne albo najlepiej nocne, czyli wczesna kolacja, są bardzo drogocennym i dobroczynnym działaniem na oczyszczenie i na wyregulowanie całego układu trawiennego. Takie jest, takie moje zdanie i takie moje doświadczenie, które o głodówkach czasowych Wam dzisiaj przekazałam. Może spodziewaliście się na początku, że będą to jakieś takie dłuższe głodówki lub takie lecznicze, a tu nie, a tu widzicie, przekazałam Wam takie moje głodówki czasowe, po których ja czuję się naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. I gwarantuję Wam, Panie miłe, że też odczujecie zmianę i odczujecie komfort. Komfort taki naturalny. Także dzisiaj temat głodówek czasowych, moje doświadczenia z głodówek czasowych, czyli ja nie jem śniadań, potem jem bardzo wczesną, lekką kolację, czyli najlepiej się czuję, jak zjem owoce, ale różnie to bywa, czasami jem pampuchy, czasami jem ciasto drożdżowe. Raczej kanapek właśnie na noc nie jadam, nie jadam wędlin, znaczy wędlin w ogóle nie jadam, wędlin ja w ogóle nie jadam i serów staram się też nie jadać, czasami mam ochotę na takie mleko, ale wiem, że mleko też nie jest to mleko, które kupujemy, nie jest na Torobiko, które ja Wam mówiłam, no jest cudne, mnie bardzo smakuje, ale to też nie jest, to jest wszystko pasteryzowane, czy Robiko jest takie mikro, tam są w tej niskiej temperaturze, ono jest do niskiej temperatury podgrzewane, więc zachowane jest więcej tych enzymów i pierwiastków i dlatego ono mnie tak smakuje, ale to też nie jest mleko takie jak od takiego chłopa ze wsi, od krówki, niepasteryzowane. No ale ja nie mam tu możliwości takiego mleczka. Raz mówiłam Wam, dostałam od kogoś takie mleczko i postawiłam na zsiadłe, bo nie mogłam go wypić, bo było go dużo i zebrałam aż śmietanę, aż 1/4 prawie szklanki zebrałam śmietanki, takiej pysznej, naturalnej śmietanki. I takie mnie się marzy, taki nabiał, bo ja kochałam zawsze nabiał, ale z tytułu właśnie takich problemów z kostkami ja odstawiłam. Teraz troszkę właśnie staram się jeść, ale też nie nabiał, tylko właśnie jogurty lub sporadycznie to mleczko. I taki dzisiaj nabiałowy temat o mleczku, o serku i o głodówkach czasowych. Pozdrawiam Was serdecznie, było mi miło dzisiaj Was gościć i cieszę się, że dzisiaj się znowu z Wami spotkałam. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję Was, przesyłam Wam piękne całuski. Dziękuję za komentarze pod ostatnim filmikiem. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za szczere wypowiedzi i odważne wypowiedzi. I
I powiem Wam, że kocham Was za to, że nawet jak jedna pani pisze na przykład: Grace, tu bym się z Tobą nie zgodziła, bo to i to, i cudnie, i fajnie, i kocham Cię za to, bo masz swoje zdanie. I masz, nawet jedna pani mi zwróciła też uwagę, słuchajcie, bo mówiłam, tak się zafiksowałam tymi zaręczynami różnymi, że tam ktoś właśnie zaręczyny na chrzcie i potem dopiero mi jedna z pań uświadomiła, mówi: Jezus, co ja powiedziałam, przecież to, no, troszkę to było takie, po tym jak się nad tym zastanowiłam, to jednak, no inaczej już pomyślałam, ale no, takie nieraz czasami pierwsze skojarzenia są pierwsze. A jeszcze Wam coś opowiem, co, słuchajcie,